dobry, witam Państwa na konferencji prasowej zorganizowanej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem i kandydatów z Wielkopolski. Amadeusz Smirnow, kandydat z Poznania. Beata Bożejczak-Kleczewska, jestem kandydatką z Kalisza, mieszkającą wcześniej też w Turku. Tutaj córkę swoją urodziłam, ale tutaj pracowałam w mleczarni Turek, w Profielnie również, także jestem związana z Turkiem również. A moje rodzinne miasto to Rakoniewice, więc tak potroszę cała Wielkopolska. Chcieliśmy powiedzieć dzisiaj o Nowym Zielonym Ładzie. Generalnie to jest bardzo istotne tutaj, gdzie jesteśmy w Turku, ponieważ wszyscy zauważamy zmiany klimatu, jakie następują w ostatnim czasie. Jest to również udowodnione naukowo przez ostatni IPCC. Chcieliśmy powiedzieć o tym, jakie Lewica Razem ma propozycje na zmiany klimatyczne, jakie następują u nas. I chcemy, żeby to wybrzmiało, że Green New Deal jest bardzo istotny, szczególnie w tych wyborach, gdzie jesteśmy jedyną lewicową alternatywą dla pozostałych partii. Musimy oczywiście zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery i to jest istotne. Żeby to zrobić, to musimy inwestować w odnawialne źródła energii. Żeby tą infrastrukturę zmienić i żeby powstały zielone miejsca pracy nowe, musimy inwestować na wielką skalę w odnawialne źródła energii. I tutaj razem z Europejską Wiosną, nie mylić tu z Wiosną Biedronia, bo byliśmy tutaj pierwsi w 2017 roku, czyli to jest koalicja partii z całej Unii Europejskiej, głównie pod patronatem DiEM25, w skład której wchodzimy, postulujemy 500 miliardów euro rocznie przez 5 lat jako inwestycje w odnawialne źródła energii dla całej Europy Wschodniej i Południowej. Te pieniądze pochodziłyby z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i one nie kosztowałyby obywateli. To byłyby pieniądze, które by pochodziły z... obligacji. Z obligacji, które byłyby zapewnione przez też Europejski Bank Inwestycyjny i w ten sposób byśmy te pieniądze uzyskali. Okej, okay, to ja może dodam do tego, co powiedziała koleżanka, że zmiany powinny zachodzić w sposób nie rewolucyjny, a ewolucyjny. Aby osoby, które pracują w wielu branżach związanych z produkcją, przetwarzaniem w branży węglowej, żeby nie zostały z dnia na dzień bez pracy. To jest dla nas bardzo istotne w wielu regionach Wielkopolski. Wciąż wielu ludzi pamięta, w jaki sposób, w jak brutalny sposób przebiegała transformacja ustrojowa. Nie chcielibyśmy, by taka sytuacja się powtórzyła. Dlatego Lewica oprócz miejsc pracy Nowego Zielonego Ładu, tutaj powiedziała Beata Kleczewska, proponuje także pakt dla pracowników, aby te miejsca pracy, które były tworzone w ramach tego Nowego Zielonego Ładu i w ramach tych potrzebnych inwestycji, nie były miejscami pracy, które są nisko opłacane i śmieciowe po prostu. Dlatego to jest dla nas bardzo ważne. W ramach takiego paktu pracowniczego my proponujemy likwidację umów śmieciowych, które są bardzo poważnym problemem w Polsce, ponieważ w dalszym ciągu około 1 miliona osób pracuje na takich umowach, co później przekłada się oczywiście na niższe emerytury, brak świadczeń społecznych, brak ubezpieczenia zdrowotnego i dużo negatywnych zjawisk z tym związanych, jak na przykład bezrobocie wśród młodych osób. No i jakby tą też migrację z mniejszych miejscowości, przez co gdzieś tam ta średnia wieku poza dużymi miastami przez cały czas się powiększa. Znaczy w ogóle jako społeczeństwo się po prostu starzejemy. Kolejną kwestią jest mechanizm europejskiej płacy minimalnej, który miałby polegać na tym, że w państwach Europy ustalamy płacę minimalną na poziomie około 2/3 średniego wynagrodzenia i w ten sposób stopniowo dochodzimy do wspólnej płacy obowiązującej na terenie Unii Europejskiej,
jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ jako społeczeństwo, jako państwo otworzyliśmy się na wspólny rynek, otworzyliśmy granice i gdzieś tam ta migracja ludności jest jak najbardziej dozwolona, ale równocześnie wiemy doskonale o tym, że przekraczając granice, na przykład z Niemcami, różnica w płacach pomiędzy nami a Niemcami wynosi około czterokrotnie te wynagrodzenia, tak? To jest bardzo dużo. My oprócz tych standardów dotyczących powiedzmy wolnego obrotu towarów chcielibyśmy także, aby pracownicy najzwyczajniej godnie zarabiali, niezależnie od miejsca, w którym żyją. Jest też kwestia tutaj utworzenia czy też zmiany prawa dotyczącego kar dla pracodawców, którzy nie przestrzegają prawa pracy, ponieważ w tej chwili te kary nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy są bardzo niskie i w zasadzie my chcielibyśmy utworzenia takiej europejskiej instytucji, która zajmowałaby się tutaj Europejskiej Inspekcji Pracy, która by sprawdzała, jak to wygląda, i kary miałyby być powiązane z obrotami firm. To znaczy w tej chwili jest tak, że niezależnie czy mamy małe czy duże przedsiębiorstwo, te kary są takie same, co jest oczywiście, co nie ma sensu, no bo duży w tym wypadku może zdecydowanie więcej. I mieliśmy taką sytuację niedawno pod Poznaniem, gdzie olbrzymia amerykańska korporacja Amazon dostała karę w wysokości 1000 zł, w sensie, którą oczywiście może sobie jak najbardziej wliczyć w działalność, tak? Nie ma z tym żadnego problemu i może nie przestrzegać prawa pracy dalej. Więc my chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby tutaj te prawa pracownicze, w naszym wypadku płace, żeby prawa pracownicze się jakby polepszały i żeby płace szły po prostu do góry. A jeśli chodzi właśnie o zdarzenie dużych korporacji i małych firm, to chcemy właśnie wspomóc te mniejsze mikroprzedsiębiorstwa, gdzie nieproporcjonalnie muszą wszystkie jakby obciążenia ponosić mali przedsiębiorcy, którzy po prostu no, działają albo sami, albo w dwójkę, albo w trójkę i ponoszą bardzo duże koszty w porównaniu do takich korporacji, które, no, tak jak mówi kolega Amadeusz, płacą śmieszne jakieś kwoty za nieprzestrzeganie praw pracowniczych, a w momencie, kiedy taka inspekcja by przyszła do małych firm, które, nie ukrywajmy, wiele jest takich firm w Polsce i tutaj w Turku również, które ciężko pracują i dbają o swoich pracowników, to im się wytyka każdy najmniejszy błąd i za ten każdy najmniejszy błąd muszą dużo za to płacić, tak? W porównaniu do ich dochodów, jakie mają, to jest to bardzo dużo. Dla nich jest to uciążliwe w porównaniu do tak. takich korporacji. Dla nich to jest po prostu jak splunięcie, tak? Także to jest po prostu niestety państwo polskie jest, jak to słyszeliśmy na jednej z konwencji, jest silne wobec słabych i słabe wobec silnych. My chcielibyśmy to zmienić, chcielibyśmy, żeby było inaczej. Tutaj akurat jeżeli chodzi o prawa pracownicze, jest to bardzo istotne z tego względu, że w Polsce dochodzi do łamania praw pracowniczych, dochodzi do tego, że mamy generalnie niskie płace, to jest najniższy udział płac w PKB, czyli tym, co wspólnie wszyscy wytwarzamy. No i chcielibyśmy, żeby oprócz mówienia o tym, że chcemy mieć dostępu do wspólnych europejskich rynków, żyli też po prostu na europejskim dobrym poziomie. Dobrze. Dziękujemy. To wszystko, dziękujemy. Co chcieliśmy powiedzieć. To wszystko, co zapraszamy powiedzieć. Do zadawania pytań. Jeżeli będziemy w stanie odpowiedzieć, to... Nie no, myślę, że będziemy w stanie. Dobrze, dziękujemy. Nie no, parę dni temu tutaj gościliśmy przedstawicielkę Koalicji Europejskiej, Kestępień, która też mówiła o zielonej transformacji, zielonej energii. Co was różni w takim razie, tak? Dobrze, ja powiem, w sensie oczywiście mamy wiele punktów stycznych akurat tutaj z zielonymi, no ale jakby tutaj logika wyborcza jest nieubłagana. Jeżeli oddamy głos na Koalicję Europejską w Wielkopolsce, to de facto oddamy głos na Leszka Millera i Ewę Kopacz, które startują z jedynki i dwójki w tym województwie. To są osoby, co do których nie mamy żadnej pewności, że po prostu te postulaty spełnią. Więc no, nie ma tutaj, znaczy jakby oczywiście możemy mówić o wspólnych celach, o Zielonym Ładzie, ale ci politycy mieli już swoją szansę, przez wiele lat
dokładnie nic z nią nie zrobili. Zresztą akurat politycy Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PSL-u, którzy są obecnie w Europarlamencie, należą do tak zwanych, no, jak to się mówi, dinozaurów, tak? Czyli to są takie ugrupowania, które blokują wręcz wszystkie zmiany związane z zieloną transformacją gospodarki, czy w ogóle z dostrzeganiem tego, że mamy potężny problem ze zmianami klimatu, czy też w ogóle, jeżeli ktoś myśli, że nie będą nas dotykać te zmiany, to jest w błędzie, w sensie w tej chwili mamy tak. Mieliśmy w kwietniu suszę, tak? Były najniższe, jedne z najniższych opadów w ogóle w historii. Mieliśmy burze w ogóle piaskowe, co się nie zdarza w tej części Europy. Za chwilę pójdą do góry ceny warzyw i innych przetworów spożywczych, więc niestety, jakby planeta jest tylko jedna, jakby no, wszyscy wspólnie tutaj oddychamy tym samym powietrzem i jemy pewnie w gruncie rzeczy podobne rzeczy i płacimy w tych samych sklepach. Więc trzeba o tym pamiętać też oddając swój głos, tak? No bo głos akurat na Lewicę Razem, my jesteśmy spójni programowo w tej kwestii.